Nie no, w takim syfie to nie można pracować. Tadam. No teraz to jakoś wygląda. I tak nie jest za czysto, ale za jakiś czas robimy remont garażu. A teraz zapraszam na seans. Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Przyszedł czas na wielki unboxing wszystkich części, które przyszły do KTM-a. Powiem szczerze, że jest ich trochę. Brakuje mi jeszcze trzech części. W międzyczasie powiem wam, co to jest. Nie są one jakoś strasznie znaczące, są to bardziej takie elementy, które będą odpowiadały za aspekt wizualny. Przy okazji przyszły koła ze szprychowania, a także amortyzator, tutaj go widzicie, o tu. Przed amortyzator z regeneracji, wrzucona jest sprężyna, która była pomalowana proszkowo. Także wszystko zajebiście wygląda. Tak przy okazji, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to śmiało kliknij, tam jest taki czerwony przycisk. Kliknij go, zostaw dzwoneczek na kanale, żeby być na bieżąco z moimi wszystkimi filmami, bo teraz, szczerze powiedziawszy, będzie się działo na moim kanale, będzie się działo. No nic, ja więcej wam nie zabieram czasu, zapraszam na film. No dobra, pierwsze co się wam pewnie rzuci w oczy, to są te piękne koła. Koła są po malowaniu proszkowym, piasty zostały pomalowane proszkowo i obręcze też. Powiem szczerze, że wyszło to dosyć fajnie. Tutaj będę musiał tylko przeszlifować papierem ściernym, bo tutaj ogólnie nie powinno być chyba lakieru, dlatego to przeszlifuję papierem ściernym. Przy okazji są do wrzucenia jeszcze łożyska i uszczelniacze, także kółka wyglądają według mnie kozacko. Efekt może za 200 zł, mam na myśli piaskowanie i malowanie, a potem szprychowanie, bo piaskowanie i malowanie gdzieś około, myślę, 100 wyszło, no i szprychowanie też koło 100. Także efekt jak najbardziej na plus. Tutaj jeszcze taki szybki look na tylne koło, tylne i przednie, superancko według mnie wyglądają. Odstawię sobie tutaj, żeby ich nie zniszczyć. Przy okazji do tylnego koła prawdopodobnie będzie wrzucony mus, także w tylnym kole będzie mus i będzie na pewno nowa opona z tyłu, bo ta, która była poprzednio, musiałem ją przeciąć, bo była tak twarda cholernie, że nie dałem jej rady w ogóle zdjąć. Łyżkami jak ją próbowałem naginać, to po prostu wyginała się felga, także postanowiłem, że ją przetnę w cholerę, nie będę się z nią męczył. Następną rzeczą jest amor. Samorka zdjęłem sprężynę, pomalowałem ją proszkowo, to tam koszt może 30 zł czy tam 20, no plus regeneracja całego zawiasu, tam parę stówek wyszło za to, ale według mnie warte polecenia. Szczerze mówiąc, ja wysłałem go w poniedziałek, no i już czwartek tak naprawdę go miałem w domu, także naprawdę ekspresowa robota. MX Tech, możecie śmiało wysyłać do nich zawiasy. Wyszło naprawdę zajebiście. Tutaj mamy olejek do przedniego zawiasu. Jeszcze mam jedną butlę w domu, bo ogólnie wchodzi tam litr 20 bodajże. W jednej jest 600 i w drugiej 600 ml. No i teraz przechodzimy do paczuszek. Co do ramy, rama jest wrzucona w taki kaftan bezpieczeństwa, że tak powiem. Z Acerbisa dostałem taki nie wiem co, nawet nie wiem jak to za bardzo nazwać. Jest to taki worek po prostu, chyba do plastików, tak mi się wydaje. Także postanowiłem sobie, że tą ramę tam do środka wrzucę, żeby ona sobie tam leżała. Rama jest pomalowana na taki kolor pomarańczowy, tak samo jak i piasty i sprężyna. Rama pomocnicza została pomalowana ze względu na to, że była strasznie zniszczona. Były takie wżery, ja wam to pokazywałem. Wszystko udało się pospawać. Także teraz na pewno jest w lepszej kondycji niż była. A taka nowa rama to jest kupa kasy, dlatego trzeba gdzieś tam ciąć te koszty i oszczędzać przy takich remontach. Dobra, to lecimy do pierwszych paczek. Dobra, tapeciaka już mam. Także pierwszą paczuszką jest takie zawiniątko. To przyszło ogólnie w takiej foliowej torbie. Ja to rozpakowałem sobie, żeby mi to tam nie leżało. Przytniemy sobie. O, dobra, jest. Co to jest? To są ślizgi do łańcucha. Moje ślizgi do łańcucha były w masakrycznym stanie. Były tutaj już poprzecierane praktycznie do zera, także nowe ślizgi to był mus, że tak powiem. Z Polisporta, dobra firma, żeby nie było. Będą się na pewno godnie prezentowały. Odkładamy i lecimy dalej. Tutaj w tej paczce jest bardzo ważna rzecz. Wezmę to sobie na podłogę, żeby mi gdzieś nie spadło przypadkowo. I to jest nasz stator. Nie wiem, czy mówiłem, ale stator był po prostu spalony. I ten stator został wysłany na regenerację i oni nawinęli na nowo tutaj zwój.
Także teraz powinno to wszystko superancko działać. Także została zrobiona tutaj regeneracja tego statora, bo KTM stracił iskrę. Nowy stator jakieś ponad 1000 zł. Tutaj regeneracja wyszła chyba ze 300, także kolejne zaoszczędzone pieniążki. Tutaj wydaje mi się, że są jakieś części z KTM sklep. A tak, to jest trójnik do chłodnicy, mój trójnik. Mój trójnik wygląda tak. Zostało tyle z niego. Dlaczego? O, spadł. Dlaczego? Z tego względu, że tutaj jest klej. Ja tego gwintu nie mogłem odkręcić i przy odkręcaniu pękł mi ten kawałek i po prostu już się do niczego nie nadawało. Tak samo te gumy popękały, także postanowiłem, że kupię nową część, nie będę tutaj dziadował, szukał jakichś innych zamienników. Tutaj jest zestaw taki do regeneracji tylnego wahacza. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ale to musi być wymienione, bo u mnie to wygląda mniej więcej tak, czyli jedna wielka masakra. Także taki zestawik tutaj wleci, będzie oddzielny film z regeneracji tego wahacza. Teraz może polecimy tutaj do tych paczuszek. Tutaj zaczyna się w sumie robić fajnie, bo jest tutaj parę ciekawych rzeczy. Mamy tutaj korbowód do KTM-a. Kupiłem go ze strony KTM sklep. Postanowiłem, że będzie oryginalny korbowód z KTM-a. Nie chciałem żadnego tam proxa, nic takiego. Zobaczymy, jak się będzie sprawował ten. Mój korbowód wytrzymał prawie, myślę, że ze 300 godzin w tym KTM-ie oryginalny. Także wydaje mi się, że ten nie będzie odstępował. Także wydaje mi się, że to będzie lepsza inwestycja w oryginalny niż w zamiennik. Także wolałem wydać te 200 więcej i mieć oryginalną część. Kolejną rzeczą są tarcze sprzęgła. Nie wiem, czy tutaj przekładki są też, ale chyba tutaj przekładek nie ma, już nie pamiętam, bo to dosyć dawno mi przyszło. Nie, tutaj są tylko tarcze sprzęgła. Tarcze sprzęgła też muszą być wymienione, bo tamte już za bardzo nie ciągnęły. Także też przyda się ich wymiana. Naklejki jakieś tam. A tutaj mamy części jeszcze z KTM sklep. To są śruby do silnika. Moje śruby silnikowe poszły w cholerę tak naprawdę. Nie mogłem ich odkręcić i musiałem je rozwiercić. Także postanowiłem, że zamówię dwie oryginalne śruby. I tutaj jest jeszcze nakrętka do plastików. W to miejsce, w tą ramę pomocniczą. Tutaj są łożyska na wał korbowy. O, proszę bardzo. Trzeba też będzie je wymienić, bo znając życie to mają luz. Te łożyska razem z uszczelniaczami będą wymienione. Zestaw uszczelek i o-ringów na cały silnik. To jest mus, tak naprawdę to trzeba wymienić. Także postanowiłem, że kupię cały zestaw z Proxa. Na stronie KTM a ten zestaw kosztuje tak dwa razy więcej, także a niczym się praktycznie pewnie nie różni. Sprężyny do docisku sprzęgła i w sumie to wszystko. No i kolejna paczuszka. Tutaj już się zaczęło robić ciężko. No i na pierwszy rzut kupiłem taką zębatkę. To jest zębatka z 20. Ona jest bardzo podobna do tej zębatki, która jest u młodego w KTM-ie. Ta ma 50 zębów. Ona była na przecenie, ponad 100 chyba kosztowała, z tego co pamiętam, także dosyć ładnie to będzie wyglądało. Tutaj są łożyska na główkę ramy. To musiałem wymienić, bo moje były w opłakanym stanie. No i na wahacz. Tulejki, łożyska. To też musiałem wymienić, bo moje są strasznie skorodowane, więc postanowiłem, że wymiana tutaj jest niezbędna. Zębatka na tył z Proxa. Nie wiem, ile ona ma. A, 14 zębów. No i uszczelniacze lag do przodu. All balls. To jest też mus do wymiany, bo moje już były zajechane na maksa. No i ostatnia rzecz z tej paczki to jest łańcuch z 20. On też był na przecenie. Jakoś tam w miarę fajnie to cenowo wyszło, także postanowiłem, że zamówię taki łańcuszek. Będzie się to fajnie komponowało w miarę z tymi moimi pierdołami, które tam pokupowałem. Także tak ten zestaw tutaj będzie wyglądał. Ciekawy jestem, jak z żywotnością tego łańcucha będzie. Jeżeli ktoś tam wie, jak wygląda żywotność tych łańcuchów, to może dać znać w komentarzach. No i przedostatnia paczka. Zobaczmy, co tutaj jest takiego ciekawego. Co to takiego? Co oni mi tu wysłali? Chore głowy.
O. Jeszcze rozwaliłem oryginalne opakowanie. Amerykańskie. Takiego już nie dostanę. Dobra, teraz bez żartów. Postanowiłem, że zamówię wydech z Fresco. Jest to taki dosyć budżetowy wydech. Mój był cały połamany, także postanowiłem, że zakupię coś takiego. Szczerze mówiąc, wygląda to ładnie. Ludzie mi pisali, że po jeździe trzeba je nasmarować czymś, żeby nie rdzewiały, ale to nie jest problem, trzeba będzie po prostu o niego dbać. Cenowo też nie wyszło źle, z HGS-a dyfuzor kosztuje ponad kafla chyba, a ten gdzieś około 600, także tutaj na pewno na plus. No i wygląda spoko, będzie się to wszystko zajebiście komponowało. A tutaj jeszcze jakieś ukryte dno jest. Co oni, porypani są? Moją koszulkę mi wysłali. Chore głowy mają. Nie no, ja już taką mam. Nie no, ja już taką koszulkę przecież mam, to po cholerę mi taka druga. Trzeba ją będzie chyba rozdać, no co ja mam z nią zrobić? No dobra, jeżeli chcesz wygrać taką koszuleczkę jak ta, którą mi wysłali. Chorzy, wysłali mi moją koszulkę, po cholerę mi taka druga. To zostawiasz subskrypcję, komentarz i lajka pod tym filmem, a ja potem rozlosuję z komentarzy jakąś jedną osobę i która wygra takiego zajebistego Tisa, który świeci w ciemności. Jest to ostatnia z tej edycji, sorry, przedostatnia, jeszcze została jedna, także śpieszcie się kochać Tisy z Pistol Maniacs, tak szybko odchodzą, może jeszcze kiedyś będą. No dobra, lecimy dalej z unboxingiem. No i została nam ostatnia wielka Landara. To jest moja noga, to jest paczka. Ja tą paczkę już rozpakowywałem. Ale jest tutaj coś pięknego. Są to, o kurde, są to plasticzki do mojego kata. Miałem zrobić restyling kit, ale postanowiłem sobie, że to odpuszczę z tego względu, że jestem trochę bawienia się póki co. Nie mam na to siły, chcę trochę pojeździć w tym sezonie, więc postanowiłem, że założę oryginalny kit z 12 roku. Według mnie on też wygląda zajebiście, także nie ma się co martwić. Do tego będzie okleina pistonowa, zamawiana z SM Stickers, także zobaczymy, jak to będzie tam wyglądało. Tu jest airbox, nowiutki, mój był strasznie połamany. Osłony lag, osłony goleni, jak kto tam woli to nazywać. Też nowiutkie. No i tutaj jest dosyć fajna rzecz, pokazywałem to już na fanpage'u. Są to osłony, wahacze, moje wahacze są trochę zdewastowane, także takie osłonki na pewno pomogą i będzie to ładnie wyglądało po prostu. Tu jeszcze takie trytytki są do tych wahaczy. Osłony tutaj na ramę, na nogi, żeby się rama nie wycierała z KTM-a. Przednia czacha, też nowiutka. Moja w sumie nie była w złym stanie, ale jak ma być wszystko czarne, to będzie czarne. Tutaj mamy ogon. Ogon też musiał być nowy, tamten był strasznie połamany, także postanowiłem, że będzie cały nowiutki. No i przedni błotnik też nowy, wszystko w czarnym kolorze. Będzie to dosyć fajnie fitowało, mam nadzieję. No dobra, to już wszystkie części tak naprawdę, które wam pokazałem, które mi poprzychodziły. Miało być ich więcej, ale po prostu czasami tak bywa, że kurierzy nie przyjeżdżają, nie? Są trzy części, których mi brakuje. Jest to tłok, jest to opona na tył i jest to osłona. Osłona, sprzęgła, dekielek sprzęgła ma być od Boyesen, nie wiem jak to się tam wymawia, taki ma być, taki ma przyjechać. Także tuningowe, aftermarketowe graty wejdą mocno na rejon. Będzie to na pewno jeden z najlepiej wyposażonych KTM-ów 125 w Polsce. No to co, ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Pamiętajcie o konkursie, o którym mówiłem wcześniej. Zapraszam was na fanpage, Instagramy, Facebooki, wszystko co tam mam. Na grupę facebookową też was zapraszam, tam możecie wbić. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Dla WS-kowiczów za jakiś czas będzie filmik z jazdy, także nie macie się co martwić. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Piona.